Witajcie w kolejnym odcinku Ciast Bezpieczenia na kanale Pobite Gary. Pora na kolejny przepis, a dzisiejszy tort będzie inspirowany takimi białymi kuleczkami, które wszyscy dobrze znają, których myślę, że przedstawiać nie trzeba, a mianowicie Raffaello. Będzie dzisiaj migdał, będzie kokos i myślę, że będzie pysznie. Zapraszam Was do oglądania. Do tego przepisu wykorzystam Raffaello, herbatniki maślane, płatki migdałów, wiórki kokosowe, serek mascarpone, mleko skondensowane słodzone, esencję waniliową oraz bitą śmietanę. Zacznijmy od spodu. W blenderze mielę 200 g herbatników i 50 g płatków migdałowych. Całość mieszam, ponieważ musiałem zrobić to partiami i następnie wlewam 150 g rozpuszczonego masła. Składniki mieszam ze sobą, po czym przekładam je na blachę i dokładnie ugniatam na dnie. Całość trafia do lodówki, a ja zabieram się za krem. Do miski przekładam 500 g serka mascarpone, dolewam 400 ml mleka skondensowanego, słodzonego oraz łyżkę esencji waniliowej. Całość zaczynam ubijać, a po chwili dodaję 50 g wiórków kokosowych. Po dokładnym wymieszaniu krem przekładam na blachę i zostawiam na parę godzin w lodówce. Na koniec całość dekoruję bitą śmietaną i kulkami Raffaello, których nie mogło tutaj zabraknąć, oraz wiórkami kokosowymi i płatkami migdałów, które uprażyłem. Gdyby tylko YouTube potrafił przenosić smak i zapach, to z chęcią poczęstowałbym każdego z Was kawałkiem tego pysznego ciasta. Niestety technologia na to nie pozwala, dlatego tym bardziej zachęcam Was, abyście wypróbowali u siebie w domu ten przepis.